Śląski Ogród Zoologiczny po przerwie spowodowanej koronawirusem działa i zaprasza do odwiedzania zwierząt. Ale nie tylko. Podczas wizyty warto bowiem zainteresować się możliwością wirtualnej adopcji podopiecznych zoo. Tak, można zostać jak najbardziej takim opiekunem, wirtualnym opiekunem naszego zwierzaka. Można go adoptować przez firmę, przez instytucje. Czasem zdarza się, że zwierzaka adoptują klasy szkolne lub grupy przedszkolne. Można też zaadoptować go indywidualnie. Zapytaliśmy, jak taka adopcja wygląda w praktyce. Polega to na wpłatach ustalonych kwot miesięcznie lub kwartalnie. I takie kwoty przeznaczane są na wydatki związane z urozmaiceniem życia tego zwierzaka, na jakieś dodatkowe zabawki, czy w sytuacji, gdy będzie potrzebne leczenie, na jakieś dodatkowe suplementy diety, w zależności od aktualnych potrzeb. Obecnie na adopcję czekają m.in. pingwiny i wielbłądy. Przed adopcją warto wybrać się do zoo i poznać zwierzaki. Warto pamiętać o ograniczeniach w zwiedzaniu. Tak, na chwilę obecną obowiązują u nas nowe zasady zwiedzania związane z obecną sytuacją. Mamy ograniczenie ilości osób, które w danym czasie równocześnie mogą zwiedzać ogród zoologiczny. Na chwilę obecną jest to 4000 osób, więc trzeba sobie zaplanować odpowiednio wizytę. Z zasady kolejek do wstępu nie ma, jednak trzeba się czasami przygotować, że trzeba będzie chwilkę poczekać. Co nam wolno? Wolno nam przyglądać się zwierzętom, obserwować je. Możemy im robić zdjęcia, jednak zawsze prosimy, żeby robić zdjęcia bez lampy błyskowej, ponieważ zwierzęta nie rozumieją, co się dzieje i zwykle kojarzy im się to z nadchodzącą burzą, co też powoduje u nich stres. Nie powinniśmy ich wołać ani stukać w szyby, ponieważ jeśli zwierzak śpi i odpoczywa, to przeszkadzamy mu w tym zwyczajnie, a też nikt z nas nie byłby zadowolony, gdyby cały czas podczas naszej drzemki ktoś nas wołał. Więcej o działalności Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w najbliższym programie Wycieczka na Śląsk. Już w piątek o godzinie 17:10 i 19:50 na naszej antenie.